Funkcjonariusze z komend miejskich policji w regionie alarmują. Wracają złodzieje damskich torebek. Do 2 kradzieży doszło jednego dnia w Gliwicach i wbrew pozorom w miejscach, gdzie jest z zasady dużo ludzi, bo na parkingach przy centrach handlowych w środku dnia. Policja przyznaje, że o ile jeszcze kilkanaście lat temu takie przestępstwa były częste, tak w ostatnim czasie nie notuje się ich praktycznie w ogóle. Aż do minionego tygodnia. Do pierwszego zdarzenia doszło około godziny 13 przy centrum handlowym w rejonie ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego w Gliwicach. Tutaj 70-letnia kobieta, która zrobiła zakupy, zapakowała je do samochodu, sama usiadła za kierownicą, zapięła pasy i w tym momencie ktoś otworzył drzwi pasażera, chwycił za torebkę i zaczął uciekać. Krzyki tej kobiety zaalarmowały pracownika z firmy sprzątającej, który zorientowawszy się, że coś zdarzyło się złego, rzucił się za złodziejem, gonił go, ale niestety nie udało się go zatrzymać. Do drugiej kradzieży doszło zaledwie 5 godzin później również pod jednym z gliwickich supermarketów. Tam 40-letnia ofiara straciła nie tylko torebkę, ale także 1000 złotych i dokumenty. Jak ustaliła policja, sprawców jest 2. Jeden kradnie, drugi prowadzi samochód. Teraz trwają poszukiwania obu. A przykład z Sosnowca, gdzie mężczyzna wyrywał torebki kobietom na ulicy, pokazuje, że nie ma miejsca na bezkarność. W wyniku pracy policjantów ustalono sprawcę, którym okazał się 18-letni mieszkaniec Sosnowca. Mężczyzna został zatrzymany, następnie ogłoszono mu łącznie 6 zarzutów, w tym 5 za popełnienie kradzieży szczególnie zuchwałej. Mężczyznę objęto dozorem policyjnym. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8. Sprawę prowadzi Sosnowiecka Prokuratura, a do kradzieży dochodziło końcem 2022 roku, niemal dzień po dniu. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, niezostawianie torebek na przednim siedzeniu oraz ryglowanie zamków.